Siedząc, odmówmy modlitwę do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, spraw, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiaj usłyszeliśmy we mszy świętej antyfonę czwartą z wielkich tak zwanych antyfon O i brzmi ona następująco. O kluczu Dawida i berło domu Izraela. Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła. Zamykasz, a nikt nie otworzy. Przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka pogrążonego w mroku śmierci. Posłuchaj mnie przez chwilę, jak to brzmi. Gdy otwieramy Ewangelię według świętego Mateusza, to napotkamy na dosyć taki, wydawałoby się nam, nudny, długi pasus, a mianowicie genealogię Jezusa. I założę się, że jak mamy to czytać, to ręce nam badają, nie chce nam się tego czytać, bo mówię, ależ to nudne. Nie będę czytał rodowodu Pana Jezusa, uspokajam, ale chcę zwrócić uwagę na ważny element, który pojawia się jako taki leitmotiv w tym tekście. Otóż Mateusz rozpoczyna Ewangelię słowami: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. I później mówi jeszcze, że od Abrahama do Dawida było 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od powrotu do Jerozolimy aż do czasów Jezusa 14 pokoleń. Ta liczba 14 jest dosyć ważna. To co chce powiedzieć Mateusz w swojej Ewangelii? Że właściwie rozpoczyna ją słowami Biblos Genezeos, czyli księga rodowodu. Co to znaczy? To znaczy, że rodowód Jezusa jest księgą napisaną przez Boga. Jest właściwie Biblią. Życie Jezusa jest Biblią. I każde pojawiające się tam imię jest Bożym Słowem w historii Jezusa. I te imiona nie są przypadkowe. I głównym takim leitmotivem w tej genealogii, w tym rodowodzie Jezusa jest jedna osoba. Dawid. Dlaczego mówi 14 pokoleń, 14 pokoleń, 14 pokoleń? Bo według numerologii żydowskiej symbolem liczebnym imienia Dawid jest właśnie 14. Bo imię Dawid składa się z trzech liter. Dalet, Waw i Dalet. Nie mają samogłosek w języku hebrajskim. I teraz Dalet to czwarta litera alfabetu hebrajskiego. Waw to szósta litera alfabetu hebrajskiego. Rozumiemy teraz, że te dwie litery Dalet
razem tworzą 14. I gdybyście Państwo mieli okazję pojechać do Betlejem, to tam w grocie Narodzenia Bożego znajduje się gwiazda Dawida, która, uwaga, nie składa się z 6 ramion, tylko z 14 ramion. A więc ta tradycyjna gwiazda powinna być 14-ramienna. I to Dawid jest centralną postacią genealogii Jezusa. Ale kim ten Dawid jest? Przecież jest równocześnie święty i grzesznik. To jest syn ubogiego pasterza i ciekawski świata chłopiec. To jest chłopak, który jest niezwykle przystojny, niejednej dziewczynie zawrócił w głowie, a jednocześnie to jest ktoś, kto wie, do czego go Bóg powołał. To jest ktoś namaszczony przez Boga, a zarazem rewolucjonista, buntownik przeciwko królowi Saulowi, który stanął na czele bandy, którą później szumnie się nazwało wojownikami Dawida, ludźmi szlachetnymi. To jest ktoś posłuszny Bogu, a zarazem cudzołożnik. To jest mąż waleczny, a jednocześnie leniwy taki, któremu się nie chciało wyruszyć na wojnę. Wtedy zgrzeszył z Batrzebą. To jest zakochany w Bogu, genialny stratek, który nie potrafił być cynicznym władcą. Trochę próżny, a jednocześnie pokorny. Narzekający na starość swojego życia do tego stopnia, że pod koniec życia przyprowadzono mu do łoża młodą dziewczynę, żeby ogrzewała mu nogi. Chociaż zaznacza Słowo Boże, że nigdy się do niej nie zbliżył. I z tego rodu Dawida pochodził Józef, mąż Maryi, która również z tego rodu pochodzi. Miriam z Nazaretu pochodzi z królewskiego rodu Dawida. Ta antyfona, którą przed chwilą usłyszeliśmy, przywołuje przejście Jezusa tytułem odwołującym się do wielkiego króla Dawida, ale także do proroctwa z księgi proroka Izajasza, który powiedział tak: położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Jak rozumieć to proroctwo i w ogóle skąd ono się wzięło, w jakim kontekście historycznym w księdze proroka Izajasza? Otóż w czasie panowania judzkiego króla Ezechiasza, wielkiego reformatora judaizmu i budowniczego Jerozolimy, notabene był wielkim konstruktorem, wybudował między innymi słynny podziemny wodociąg, który prowadził wodę z sadzawki Gihon, ze źródła Gihon, do górnego miasta Jerozolimy, w czasie, gdy Jerozolima była oblegana przez Sennacheryba. Wtedy właśnie zarządcą pałacu tego bardzo mądrego i przenikliwego króla był niejaki Szebna. To był taki karierowicz, właśnie poszczep dla kariery, BMW. Bierny, mierny, ale wierny, ale też niebywały cwaniak, który powolutku wspinał się po szczeblach kariery, aż wreszcie dostał to, na czym mu najbardziej zależało, a więc został zarządcą domu królewskiego. I trudno było sobie wymyśleć coś więcej. Nie mógł być nominowanym do funkcji następcy tronu, bo nie pochodził z rodu królewskiego, ale mógł, uwaga, kontrolować dom królewski, kontrolować króla i sterować z tylnego siedzenia. Piękna pozostała. Proszę nie wyciągać żadnych politycznych wniosków. Szebna tak dalece uwierzył w swoją wyjątkowość, że przygotował sobie grobowiec wykuty w skalę, grobowiec godny króla. I
w Izraelu był to znak wielkiej pychy. Często znak sprzeniewierzenia się planom Boga. Był to też znak uzurpacji władzy. I wiele wskazuje też na to, że Szebna, budując sobie ten grobowiec już za swojego własnego życia, a to była powszechna praktyka wśród Żydów, dopuścił się oszustw finansowych. I prorok Izajasz, działający za panowania króla Ezechiasza, mający dostęp do ucha królewskiego, a więc też do informacji z dworu królewskiego, widząc to wszystko, zapowiada, że urząd pyszałka Szebny zostanie przekazany komu innemu, że zostanie strącony z tronu, że Bóg pysznych upokarza, a pokornym daje łaskę. I ten urząd zostanie przekazany bogobojnemu Eliakimowi. Tak więc mówi prorok Izajasz wtedy te słowa: położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu, gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. I Eliakim staje się zarządcą domu królewskiego. Ale uwaga, w dalszej perspektywie historycznej Eliakim będzie zapowiedzią czasów mesjańskich, bo klucz Dawida będzie, klucz do domu Dawida, czyli do królestwa Dawida, będzie należał do Mesjasza pochodzącego z rodu Dawida. I do niego również, podkreśla Izajasz, będzie należał również kołek, który będzie usadowiony na miejscu pewnym. To było nawiązanie do tradycji nomadycznej Żydów. Kołek namiotu po prostu, który zapewniał stabilność, bezpieczeństwo namiotowi ówczesnych nomadów. Tak, aby nie zmiotły go żadne wichry. Żeby lepiej zrozumieć znaczenie tego tekstu już w perspektywie chrystologicznej, to cytuję nasza antyfona Apokalipsę świętego Jana i list do kościoła w Filadelfii, gdzie Pan Jezus sam o sobie tak mówi. To mówi święty, prawdomówny, ten co ma klucz Dawida, ten co otwiera, nikt nie zamknie i ten co zamyka, a nikt nie otwiera. I chodzi oczywiście w tym tekście o klucze otchłani i śmierci, o klucze Szeolu. I dlatego w tej antyfonie pojawiają się te słowa: ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz, a nikt nie otworzy. Ale proszę z tego nie wyciągać pochopnego wniosku, że klucz Dawida jest kluczem otwierającym zbawienie lub potępienie. To by było zbyt proste. Ta antyfona mówi też nam o tym, kto jest zarządcą Kościoła. To Jezus jest prawdziwym zarządcą domu Dawida. Są tacy wadliwi, poszukujący siebie szafarze, różni szebnowie z Jerozolimy albo z Filadelfii, nie tej Filadelfii w Ameryce, tylko tej Filadelfii na Bliskim Wschodzie, w Azji Mniejszej, którzy rościli sobie prawo do wykluczenia kogoś z synagogi bądź z kościoła, gdzie Jezus jest umocowany przez Boga jako ten kołek w pewnym miejscu, na którym można zawiesić wiązkę naszych smutków i też naszych grzechów. Pokorny Eliakim otrzymał klucz do świętego i królewskiego domu. I w tym domu, w domu królewskim, w domu Dawida, w domu judzkim, były różne komnaty. Najważniejszym skarbem była komnata prawdy. A potem była komnata świętości, komnata odpoczynku i komnata duchowych przywilejów i duchowych pocieszeń. To wszystko były komnaty, do których władzę i dostęp miał król i ten,
kogo król chciał do tych komnat dopuścić. Komnata prawdy to komnata oświecenia, otwarcia nowych horyzontów dla naszego życia. To komnata zrozumienia Słowa Bożego. Komnata właściwej interpretacji tego Słowa. Komnata świętości, to komnata odnowy mojego życia. To komnata, w której ja powracam do siebie. Komnata odpoczynku, to wreszcie ta komnata, która pozwala mi odetchnąć od codziennych trudów, niepokojów, od tych wszystkich naszych egzystencjalnych trosk. I wreszcie komnata duchowych pocieszeń i duchowych przywilejów, czyli tego dotknięcia przez samego Boga, który mówi: nie, nie bój się, nie jesteś sam, nie jesteś sama. I teraz uwaga, także apostołom z wielkim, z wyróżnieniem wielkim Piotra zostały powierzone klucze do tych komnat. Ale ta władza kluczy nie dawała i nadal nie daje apostołom i następcom apostołów prawa do zmiany zasadniczych elementów Ewangelii oraz zasad moralności. I dlaczego, że chociaż w pewnym sensie klucze duchowych korzyści znajdują się w ręku sług Jezusa, to jednak Jezus nadal zachowuje najwyższy zarząd nad nimi w swoich własnych rękach. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus poprzez wieki prowadzi swój Kościół. My mówimy o Kościele, że to jest łódź Piotrowa, ale Jezus jest w niej obecny. I żyjąc dzisiaj w czasie tak wielkiego kryzysu Kościoła, w którym właściwie opadły wszystkie maski, gdy doświadczamy, jak łatwo ludzie nie tyle co mówią Kościołowi nie, ale po prostu opuszczają ławki, w których jeszcze tak nie tak dawno siedzieli. Uświadamiamy sobie, że być może doświadczamy rzeczywiście jakiegoś procesu oczyszczenia, ponieważ poprzez tych, którzy nas opuszczają, Bóg chce nam coś powiedzieć. Być może to powinienem skierować również do moich kolegów po fachu, ale zawsze mówię, że jak na kogoś pokazuję jednym palcem, to trzy palce tej samej ręki pokazują na mnie samego. Żyjemy w okresie synodalnym, czyli namysłu nad tym, czym Kościół jest w XXI wieku. I to jest zupełnie nowa sytuacja. To, że jesteśmy na tak zwanej drodze synodalnej, to nie znaczy, że protestantyzujemy Kościół. To nie znaczy, że odcinamy się od tradycji. To, że wprowadzamy w liturgii nowe zwyczaje, to, że pozwalamy przyjmować Komunię Świętą na rękę, co zresztą jest praktyką na Zachodzie oczywistą, to wcale nie znaczy to, że chcemy upokorzyć Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Absolutnie nie. My po prostu doświadczamy nowych kontekstów kulturowych, poprzez które być może Pan Jezus rzeczywiście prowadzi nas do pełniejszego poznania prawdy. Dlaczego dotyczy prawda Ewangelii? Powiedziałem o tym wczoraj i powtórzę to jeszcze dziś. Bóg pragnie wszystkich doprowadzić do zbawienia. I nie chce wykluczyć nikogo. I to jest duża teza, duże roszczenie. Bo zakłada, że będzie sąd nad światem. I że rzeczywiście Jezus Chrystus, Mesjasz, ma władzę kluczy, ale On też sam jest kluczem. Szczęśliwie tu w Łodzi wystawialiście cały tryptyk Dantego. I pamiętacie na pewno ten fragment z Czyśćca,
Jeden z tych kluczów, gdy źle wierci piórem, on mówił, drzwi te nie staną otworem. Jeden z tych kluczów jest droższy, lecz drugi wymaga sztuki i nauki długiej. Albowiem z zamku sprężynę odgina, Piotr mi je dając, tak mnie upomina, lepiej z pomyłką otwieraj drzwi święte, niż gdybyś trzymał drzwi te wciąż zamknięte. Niech tylko grzesznik do stóp mych upada i pchnąc do środka drzwi święte powiada, idźcie, niech w posłuch pójdzie rada szczera, ten już wstecz idzie, kto się w tył obziera. Można rozmaicie ten fragment interpretować, ale sądzę, że nie będzie nadużyciem powiedzieć, że to nie święty Piotr otwiera nam niebo, ale przestrzega, żebyśmy nie zamknęli drogi do nieba innym ludziom. Żebyśmy, szukając szczęścia, sami tego szczęścia komuś też nie zabierali. Drzwi do nieba otwiera nam sam Jezus Chrystus, który ma klucz, a lepiej powiedziawszy, sam jest kluczem. Dlatego końcowa prośba tej antyfony brzmi: przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka pogrążonego w mroku i śmierci. Modlimy się rzeczywiście o wyprowadzenie nas samych z więzienia naszych grzechów, a te grzechy to są niczym opaski wiążące nogi i ręce Łazarza, uniemożliwiające chodzenie. Tak więc Jezus otworzył bramę śmierci i otchłani, pokonując je przez swoje zmartwychwstanie. I otwiera te drzwi również dla ciebie. Chce wyciągnąć ciebie z więzienia grzechu. Często borykamy się z naszymi powtarzającymi się grzechami. I mówię, znowu w to wlazłam, w dół, znowu w to wdepnąłem, znowu w tym tkwię. Jakiś zaklęty krąg w naszym, kiedy jest wreszcie koniec tego wszystkiego w moim życiu. Tych smutków, tych nieszczęść, może choroby, może lęku przed śmiercią. To jest właśnie ta ciemność, w której tkwimy, jeśli ten grzech spętał naszą wolność. To musimy się uchwycić Jezusa. Nie ma innej drogi. On jest kluczem otwierającym wszystkie więzienia. I nie patrzmy wstecz, ale zawsze patrzmy do przodu. Bo jak powiedział to Oscar Wilde, święty ma za sobą przeszłość, ale grzesznik ma przed sobą przyszłość. Quarta antifona o clavis David.